Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku, już piątym, z Śródziemia Cieniem Mordoru. I tutaj już widzę coś, mam jakąś lokację blokowaną, ale jakąś walkę. Jest ta konfrontacja. Ale moment. Tu mamy kolejną misję fabularną, którą byśmy mogli już bezpośrednio zrobić, przynajmniej tak myślę. Tu jeszcze możemy zebrać taki artefakt. Tak, widzę tutaj, żebym go zebrał. I to ruszamy, nie? Aha, i jeszcze zanim wyskoczymy z tej wieży, to dostałem komentarz, żebym sobie zmienił runy na te mityczne, bo one są najlepsze. Więc ja wam wierzę, że są najlepsze. Teraz tylko orkobójca. Weźmy to, dobra. I na razie jest tu to samo. I jeszcze jedną ewentualnie. To jest dobra woda zachodu. I mamy tu dwie mityczne. O, proszę. I tu już będzie nieźle. No, czyli jednak prawda, są najlepsze. Po prostu ja to zlekceważyłem. Ale teraz skupmy się na rzeczach ważniejszych. Czyli na dotarciu do artefaktu, który jest właśnie nieopodal, 300 metrów. Musimy też... O! Wyłonimy informację od tego orka. Czekaj. Już my go tu wyczaimy. Czemu nie idzie? O, idzie teraz. Teraz idzie. What we need is a nice thick fog. What do you want with a fog? I don't care what it was. Stay alert, just in case. Dobra, przesłuchamy, panowie. Ej, słuchamy. Dawaj mi tu informację. Najlepiej na jego temat, ale nie, sobie weźmiemy teraz to. Flakobelt, zatchra. O luja. Trochę dziwnie. Pięknie. O, zapraszam do walki, bo widzę, że już chętni. Oho! Grubo! Idealnie, wręcz bym powiedział. Grubo i idealnie. W jednym. Nawet życia nie straciłem, więc idzie pięknie. Dobra, elfia zwinność zawsze przydatna. Trzeba zauważyć, żebyśmy się nie wykryli. A tu to cały czas leżało. A myśmy byli tacy ślepi i głupi. Moździerz z tłuczkiem. Dobra, szukamy punktu wspomnienia. Gdzie on jest? Jest. Okej, okay, sobie możecie poczytać. Ale ja bym wolał wyjść z menu. I have lived half my life on the boundary of Mordor, thinking it was dead. Never knowing the stories it held. The Land of Shadow is awakening from a long slumber. It has many stories yet to tell us. Okej, tu chyba jeszcze jeden artefakt. Sobie go weźmiemy. Plus informator. Albo informacji, nie wiem. Kowalowym się przekraść niezauważalnie. Jak nam się to uda, to będzie nawet git. All the blacksmiths
ręce się mogły węszyć. Spróbujemy teraz nieco parkour wykorzystać. Nie ma żadnych... O kurde, tam jest wpis do tych orków. Kurde, będzie ciężko. Jakieś pomysły? Bo ze mną to będzie kiepsko w tej chwili. Jak nic nie zrobię, no. Dobra, wyskoczysz tam? Dobre. Byleby nie dać się wykryć, to jest najważniejsza rzecz. I tego się trzymaj. Żeby mnie nic nie wystraszyło tak nagle. To się tak dławi, ja pierdolę. Widać, że na swoje zdrowie nie dbają. O kurde. O no to. Przywitasz się ze mną. I z moim sztyletem. Chodź tu. Pięknie. I o to chodziło. Teraz mamy łatwiejszy dostęp do informacji. I te informacje powinny być tutaj. Co to mamy teraz? Żelazne kajdany. Jest. Git. O, mamy już chyba na jakieś ulepszenia, jak to widzę. A ulepszenia bardziej dotyczące właśnie tego. Więc może dalibyśmy sobie jeszcze runę na miecz. Tak, dokładnie. Runę na miecz. Jeden slot. Więc teraz można sobie dołożyć. Nasz miecz już emanuje świetnością i potęgą niesamowitą. O, sobie to jeszcze widzimy. Już mamy naprawdę cholernie OP. Że już tak w skrócie... These men are not soldiers. They are not ready to die. All things that live must die. Man alone faces the mystery of what is beyond death. Czekaj. Żeby mnie tylko ten kretyn nie zauważył, bo idzie krucho. Chyba, że jest na szczycie, a mnie nie widzi. Dobra. Ej, człowieku! Ty się tak zaciąłeś? Te! Pobudka! Lol. Dobra, nie komentuję tego nawet. To się może zdać. Sądzę, że jacyś orkowie? Lol. Co oni robią? Oni się... Przecież oni powinni już dawno martwi być. Dobra, tu tego zabijemy. Dla zasady, jak zwykle. Git. No i trochę nam zleciał. Ale w sumie nie zależało na tym, żeby spadł, tylko żeby zdechł. Tam mamy strzałę. Ciekawe, czy można ją nadrobić. Chyba, że nie. Nie, nie da rady. Dobra. Jest tu jeszcze jakiś ork? Gdzieś trzeba się jeszcze wspinać. Mam wrażenie, że to jest dość duża budowla. O kurde. Lol, czemu mi zaskoczył? A to dziad. Nie chcę go zabijać. Aha, on teraz się wyżywa. Ty, on uderzył? No kurde, nie wierzę. Nie ma, na przesłuchanie. Jaki ryj, kurde, ja by na serio błagał litość. Ale nie, litości tu nie zazna. Mianowicie tak. Tu już mam informację. Może tutaj. Tata jest wierszak. Dla mnie będzie wierszakiem. Ale napakowany nawet jest, szczerze przyznam.
Więc może będą z niego jeszcze orkowie. Dobra. Orkówka gdzieś tam odpadła, ale to najmniej ważne. Dobra, Ray. Teraz tylko... O, można sobie zjechać po tej linii, nie? A to zjedziemy. Ale będzie zabójstwo. Będzie zabójstwo. LOL! A ja chciałem innego zabić. Co jest zgrane? Coś mi nie wyszło. Mnie to... nie przysposobiło, szczerze mówiąc. Dobra. Ciutko się zrobiło. Dobra, ryj. A zobaczył mnie, przykro. Chodź. Co? Nie zauważył? Ty gnoju. No dobra, przeżyłeś, na szczęście. Co to za paski mi się teraz zrobiły tam? Jakieś szósteczki, nie szósteczki, co? Co to znaczy w ogóle? A tak, już nie zrobimy tego. No, parkour na poziomie, panie. Dobra. Co z tego, że tu zauważył jakiegoś trupa? Człowieku, trupy to są codziennie. No, co się tak zbugowałeś? Dobra, tu mamy niedaleko informatora. Fajnie by było, jakbym go zwabił. O kurde. Shit. Niech sobie przejdą. Tylko nie wiem jak daleko przejdą. O, dzisiaj dużo orków przesłuchamy. Naprawdę sporo. Ale to dla nas jest dobrze, przynajmniej. Skak mięciuch. No mięcisty to taki jest, typowo. Co? To był zwykły ork? Myślałem, że to informator. Ale się dałem oszukać. Dobra, wyrąbane. Trochę pochlastamy ich. Kurde, pomyliłem przyciski, no i się zdekoncentrowałem. Za bardzo się skupiam na tym informatorze. Hej, o, no i jeszcze mi padł, no to super. Dobra, przyszedł jeszcze jeden. Może tego z łuku wybijemy. I to nam dało regenerację zdrowia? Chyba tak. Jestem pewny. Ale żeśmy mu w łeb trafili, więc to powinno coś dać. Ot. No weź go za dużo. No. Miałeś go po cichu zabić, ale jak wolisz. Dobra. Można już prosić o misję fabularną? Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Jeszcze się pozaczymy. Pięknie, fajnie.
fajnie. Wespnij się, człowieku. Dobra. Czyli mogę liczyć już na zainteresowanych. O, jakieś istoty, no te gówniane istoty, których nie pamiętam, no. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers? For both of us. We should find them then. It shouldn't be too difficult. Hmm. To będzie zagadkowa misja. Idź śladami. These tracks are not quite human. Not quite beast. Even more reason to investigate. Die, worm! Be wary. This creature leads us to peril. Dobra, trzeba uwolnić tych niewolników. Even outcasts deserve this fate. The chain of man seems to always. Dobra, teraz uciekaj. Dobra, ślady mamy dalej tutaj. No to podążamy za nim, nie? Myślę, że to wystarczy. It would appear the creature is an apt climber. Game of slaves finally escaped. Coś nowego. Nie powiem. First attempt would have been met with blood. Cut the legs and the knees. Widziałem, tam widziałem. Dobra, nieważne. Idźże dalej. I sense it knows more of me than I know of myself. How could a rodent possibly know of a wraith? It is somehow connected to me. I feel it. To dobrze, że nie czujesz. Walls are no obstacle for it. Po cichu zrobiono. Nie wiem co dalej. Tu jeszcze jeden kapuś, tego też trzeba by było zrobić. Dobra, walczymy. All at once! Nie dacie mi go w końcu zabić. Próbuję tę egzekucję robić, ale no widać, że muszę to w jakimś odpowiednim momencie używać. Jest, no w końcu ruszyło. Dobra, uciekać. O, już mamy cele wykonane. Idealnie. Idealnie powiedziałbym właśnie. Dobra, teraz tak. Może śladami mieliśmy podążać, ale to już taki szczegół. Czekaj. Te ślady mamy mniej więcej zawarte tutaj, czyli tu się wspinamy. Teraz będzie to tutaj, no nieźle. Nieźle. Your creature's path is fraught with danger. Dobra, bo można odbiegać, więc w sumie przyspieszylibyśmy proces misji. Teraz tu może nieco odkucniemy i pomożemy. W ramach po prostu tego, że mamy taką możliwość, tylko tu mamy kapusiów, więc na kapusiów bym uważał. To naprawdę sromotnie. Ale nie musimy, więc w sumie możemy sobie nawet darować. The run's tracks lead us right into that Caragor cave. Lepiej po prostu idźmy za śladami. There! It's on the run!
Co mi uciekasz? Nie ma. A, cię znajdę. Orąbany. Tyle masz tu śladów, że ja chyba nie wyczaję. Co to? Cóż my tu mamy? Jakiś medalion. Kij on tu oznacza. Co jest? The fuck? Koragory? Czy jak to się nazywają? Nie pamiętam tych stworzeń. Jak jego heada zebrał. Dobra. Za istotą, bo tu nie ma czasu. Czekaj, tu chyba strzały można podnieść. Bardzo mi miło, ale coś jeszcze zostało, takie złote coś. Nie wiem, czy to można zabrać, czy nie. Chcę to sprawdzić. Aha, to jest na odnowienie życia. A w sumie. Okej. Dobra, nie będziemy patrzeć wpisy, tylko idziemy. A raczej bym biegł niż szedł. O, fajnie, szczorp nam tu przyciągnął. Dobra. Trzeba ich wyeliminować. Aha. A, trzeba unikać włóczni. Ała, dostałem trochę. Tu jaka egzekucja poszła. No czekaj no. No. To jest chyba... jest krzaczek. Mniam. Ale teraz tak. Skoro już krzaczek... gdzie są jego ślady? Jakieś pomysły? Chyba poszedł w tą stronę, nie? Aha, opuszczam obszar misji, to nie. A to się mam wrócić tu, dobra, już myślałem, że coś... istotę trzeba zlokalizować jak najprędzej. Jezu, ja myślałem, że to gdzieś tam wybiegło, a to się schowało, sprytne gówno. Poznaję to. No jak dla mnie to jest Zgredek, ale możecie mówić co chcecie. Przypomina mi Zgredka. Ale to jest co innego właściwie. Takie podobno zgredkowe. No, dzień dobry. Siema. Tak. O ty luju! Fuj! Jak to... jak... co? Jak on... nie wierzę. On go widzi. Jest on. Widać, że wybiłem na rąbane.
meet him. Do not wish to know who I am. Ha. To dobre. To wszystko. Koniec. Szybko. Dobra, 600 exp. No i ciekawe, gdzie ten golem. Aha, to już jesteśmy tutaj. Tu mamy artefakt ostatni. A to sobie weźmiemy to. Dobra. Ja bym stąd już uciekał. Czyli jeszcze te znajdźki znajdziemy, weźmiemy. O, mamy już na skillsa. 3 punkty, kurde. A dlaczego jeszcze nam się to nie odblokowało? Hm? No cóż, przynajmniej będziemy trzymać te punkty. One są ważne. Więc fajnie, że mamy coś w zapasie. Zawsze coś. O kurde, ino byśmy nie stali wykryć. To jest najważniejsza rzecz. Najpierw po dachach będziemy. O, ja mi przykro, współczuję wam. Pizdu. Ale ja wam nie mogę pomóc. Ło, chwycił się. Dobrze, odradziło. Dobra. To się tam znajduje. Nasz ostatni artefakt na górze. Dobra, dawaj to, co tu masz. Co to jest? Wytrych. Okej. Okej. Świetnie. I jeszcze jeden taki głównik, jak to się nazywa. Itildin. To trzeba znaleźć i mamy już wszystko. And the outcast fled into it to escape Gondor. And it is here that the Dark Lord will gather his armies like pieces on a game board, unless we stop him. O kurde. Ajajaj. Trochę żeśmy się ujawnili, ale powalczyć nie zaszkodzi. No, szybko ich załatwiamy. Naprawdę błyskawicznie nam to idzie powoli. Jesteśmy coraz mocniejsi. Jak ich kosimy tu? Bez dwóch zdań. Oj, to już musimy mieć siłę, naprawdę. Ostrej kobry. Dobra. Daruj sobie już tej walki. I tak wiadomo, że żaden ork nie da z nami rady. A, gdzieś to jest tutaj. Tak podejrzewam. Gdzie to jest? Dobra. O! Nani here, Gelar Mordor. Aha. A, to jest ta zagadka! I Itildiny to są. Czyli musimy je wszystkie znaleźć, żeby odkryć naszą zagadkę. Dobra. Jakieś ulepszenia może? W atrybutach mamy. 210, no to może sobie jeszcze damy ulepszenie na sztylecie. Żebyśmy mieli miejsce na jeszcze jedną runkę. Sztylet. Dobrze. Tu nam się wpisze moc. I damy sobie... O, to sobie dajmy. Dobra. Pięknie. I wiecie co? Może tu skończymy już odcinek. Dzisiaj będzie taki krótszy. Akurat będzie z pół godziny materiału. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Śródziemia Cienia Mordoru. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I pisać w dalszym ciągu rady co do Taliona i tego, jak powinienem postępować dalej. Bo takie rady są właśnie bardzo skuteczne i potrzebne mnie. Trzymajcie się, na razie, yo!